Paluszkę. O nie. Uciek. Ruchaj buta jeszcze raz. Znowu, bo ją przejeżdża, prawda? No. Gryzie go, o rzecz. Przetacza go na drugą stronę. Patrz, patrz, patrz. Teraz będę. Zgryz. Może schodzę. Nie. Pan, alokuję go. Biedny wód. Patrz, 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 kochanie. O, patrz, co robi. Na oskarżonego w tej sprawie nie dużo. O, matko. Potem przesunie? Od samego początku dowody wybrane przez prokuratora były jednoznaczne i wskazywały, że to pan dopuścił się tej zbrodni. To masz drugiego buta, Tiger. Istotnych dowodach, a mianowicie o zeznaniach Dominika Siekierskiego i o zeznaniach pani Niklińskiej. Dominik Siekierski jednoznacznie powiedział, tego dnia przed południem do tego domu, do czasu przyjścia pielęgniarki nikt nie przychodził. Więc to świadczy o tym, że z tego domu nie wyszła również pokrzywdzona, że w tym domu była. I zbrodnia przez pana wykonana była zbrodnią. O, uciekaj, uciekaj, bo jak ciebie dorwie. Nie zaszkodzi. Ja to również zeznałam. Z gębą otwartą. Przez pan przypadkowo przechodziłam. Oskarżony, który w tym domu został, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak odwiedzamy ją zwyczaje i kiedy pielęgniarka przychodzi. I tamten moment. Ludzie, bo gębę otwartą! Który się pan dopuścił, zasługuje na najwyższe potępienie. Sąd wymierzył panu kary 25 lat pozbawienia. Wiesz co, takie dźwięki, nie chcę nic mówić, ale takie dźwięki wydają żółwie, jak się zamykają. Kurde, to jednak to jest fatal, Boże. No tak. Ej, dlaczego on się tak zachowuje? Chcę panienki. Osobie 70-letniej, zupełnie bez grzechu. Jej dom, tam gdzie powinna czuć się bezpiecznie. No nie, żółw mi posuwa buta. I musi pan za to odpowiedzieć. To wszystko w tej sprawie, zamykam rozprawę. Dziękuję państwu. Już w kolejnym odcinku. Tata, chodź zobaczysz coś. Przespała się z producentem, wygrała, bo byłam lepsza. Rozum to. Żółw posuwa buta. Przelotny romans, ale to nie ma nic związku z takim. A co on robi? Posłucha buta, bo to jest przejść. Posłucha buta! Wyrok wydała sędzia Anna. No bo chcę przejść. No bo chcę przejść przez niego po prostu. Nie, kochanie. Czy jednak nie jest żółwica, widzisz? Pomyli się. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie. Czy on ma minę? Czy jakieś dźwięki wydaje, to pan jednak nie chce przejść. Ja tylko znajduję z tego buta, to jest nie mniej ważne. Nie będzie z tego młodych. Tiger. Ale się mama ucieszy z takiego filmu. Żółw z żabą. No właśnie. Ale krzyżówka. Tiger, co ci się dzieje z takim? Kobiety mu potrzeba widocznie. 7 lat to już akurat wie. No, to jest fajne. Tak, nie udawaj, że się wdrapujesz na tego buta. To jest straszne. Ona nie ma głupich piosenek, tylko ona ma telewizję wszystkie takie no. I ona w ogóle jest cała taka straszna. Normalnie. Tak, przecież ty jesteś kobietą podobna, co ty robisz?
Twilight nie jest wizualny przedmiot, prawda? Aha, no może. Bo ja się będę mogła założyć tego buta, przestań. Że ja nie wiem, moi koledzy, jak spać, że już posłał to. Co? Od tak, kiedy on rozmawiał. Ale w ogóle z nią rozmawiał już? Właśnie byłeś od razu na spotkanie. Powiedziałaś mu o swoich obrazach? Tak, ale to jest tak nie ma żadnego znaczenia, więc zaproponowałam na to, że my musimy być razem. Nic innego się nie liczy. A ty uważasz, że musicie?